Zielonogórzan pokusi się o walkę z profesorem z Oxfordu. Zielonogórzani na drugiej, trzeciej pozycji. Hans Nielsen wypycha dwójkę Zielonogórzan. Kłopot z Hansem Nielsenem. Nie daje jednak rady. Walasek radzi sobie z Frankowem. Kłopot tuż za Hansem Nielsenem. Nielsen obejrzał się tylko, gdzie jest Grzegorz Kłopot. Kłopot blisko za samym Hansem Nielsenem i cały czas próbuje gonić duńskiego Pilanina. Kłopot i Hans Nielsen. Któż mógłby się spodziewać, że oni stoczą tutaj zaciętą walkę? Kłopot i Hans Nielsen. Cały czas czekający Kłopot na błąd Hansa Nielsena, teraz na prostej. Jednak nie, Hans Nielsen przecież 39 lat, ogromne doświadczenie i ten nieopierzony junior drużyny zielonogórskiej tuż za nim, goniący profesora, co tylko sił w motocyklu i sił w rękach. Ale chyba jeszcze nie dziś. Może jednak na tym ostatnim łuku Grzegorz Kłopot przypuszcza jeszcze jeden desperacki atak, szeroko nabiera prędkości. Nie da jednak rady Hans Nielsen, ale wielkie brawa zielonogórskiej publiczności dla Grzegorza Kłopota.